I jeszcze na koniec rozmawiam z trenerem Mieszka Gniezno, panem Tarczyńskim Mikołajem. Chciałem, żeby pan skomentował spotkanie. Zagraliście moim zdaniem bardzo dobry mecz. Dziękuję. No ja przede wszystkim gratuluję drużynie gospodarzy, bo no, byli zespołem lepszym i zasłużenie wygrali. No my staraliśmy się postawić warunki takie najtrudniejsze, jakie możemy i myślę, że szczególnie tą drugą połową się obroniliśmy i tego wymagam od drużyny, żeby zagrać najlepiej, tak jak potrafimy. Pierwszą troszeczkę myślę, że jednak oddaliśmy tutaj za łatwo drużynie skrzydłowo. Obserwowałem pana tutaj cały czas zachowanie w czasie meczu i widzę, że pan bardzo żyje tym, co się dzieje na boisku. Tak. No mamy taką drużynę też, mamy taki zespół. Ja jestem takim żywym też raczej trenerem. No i chłopacy myślę, że też takich impulsów potrzebują sami też gdzieś próbują się nakręcać, oddają serce. Ja jestem oczywiście całym duchem z nimi, no i dlatego tak to wygląda, że bardzo staramy się dużo na tym boisku walczyć. Troszeczkę może mniej jest polotu i finezji, ale cieszę się, że zostawiamy po sobie mimo porażki dobre wrażenie. Czy uważa pan, że jesteście bezpieczni już i nie grozi wam spadek? Nie, ciężki temat i macie mecze takie, gdzie trzeba te punkty szukać? Tak, temat jest skomplikowany również matematycznie, bo nie wiemy, ile drużyn spadnie. Druga sprawa jest taka, że teraz mamy 4 mecze bezpośrednio z zespołami, które są w naszej strefie, powiedzmy tutaj tabeli i absolutnie musimy zrobić wszystko, żeby te spotkania wygrać, bo remis to też może spowodować, że będziemy gdzieś za późno się obudzimy i spadniemy, więc zrobimy wszystko absolutnie, żeby się utrzymać i myślę, że tak postawa jak dzisiaj z meczu z następnym z Wysoką spowoduje, że wygramy. Ja panu już tego życzę, żebyście się utrzymali, żebyśmy dalej jeździli do Gniezna na mecze. Mam taki sentyment, bo mieszkałem w Witkowie, to niedaleko Gniezna. Tak. Służyłem po Widzu i dlatego żona pracowała w Gnieźnie, dlatego mam sentyment i życzę wam jak najlepiej i utrzymajcie się i grajcie jak najlepiej. Dziękuję, a ja życzę wam zdobycia pucharu tutaj w okręgu i później na szczeblu wyżej, czyli w wojewódzkim w finałach. Bardzo dziękuję za rozmowę. Gratulacje do całego zespołu. Dziękuję serdecznie.